Rok 2012 w rejonie solecznickim jest symbolicznie ogłoszony rokiem pamięci Anny Krepsztur, malarki ludowej, honorowej obywatelki rejonu solecznickiego. W ramach obchodów roku Anny Krepsztur były zorganizowane wystawy, cykl seminariów. Oddaliśmy do użytku nową salę wystawową z nowymi pracami malarki Anny Krepsztur, a poza tutaj poznajemy Annę Krepsztur z innej strony, jako osobę bardzo twórczą, która nie tylko malowała, pięknie malowała obrazy, ale też wiele potrafiła robić i te haftowane rzeczy, które my widzimy, one są wspaniałe i rzeczoznawcy ocenili, że to naprawdę są rzeczy wartościowe. Otwarciu nowej sali muzealnej towarzyszył wernisaż wystawy młodych artystów, którzy podczas 10-dniowego pleneru artystycznego imienia Anny Krepsztur poznawali różnego rodzaju techniki rysowania, haftowania oraz lepienia z gliny. Jak lato takie zimne było i nie na rzeczkę nie można schodzić i nie można, no jak się z kolegami spotkać, wolny czas spędzić, to byłoby nudnie, a jak zaczęliśmy chodzić na ten plener, nam i weselej stało. Мені дуже сподобалися маски, тому що як ми ліпили з гліни всі там різні звіжента. Ну і ще мальовувати, малювали різні речі. Пані, наприклад, давала якісь теми, то нам треба було його намальовувати. Нам дуже теж це сподобалося. Podczas warsztatów dzieci nie tylko zgłębiały tajniki malarstwa i rysunku, ale też poznawały sylwetkę Anny Krepsztur. Kiedy mama jeździła do niej, to zawsze ona mnie brała, żeby tylko ja by zapoznawała się z tym człowiekiem, żeby ja patrzyła by na jej malowane obrazy. Moja mama opowiadała, że kiedy oni byli w takim mniejsze takie byli, oni zawsze przychodzili do pani Ani. Pani Ania, choć była bardzo chora, ona nigdy nie pokazywała swojej boli, a zawsze odnosiła się do drugich radośnie. Poszłam na łąkę i znalazłam właśnie takie dzwonki, które widać na jej haftach i na jej pracach rysunkowych. I później poprosiłam, żeby dzieci to namalowały akwarelą i począwszy od tych najmłodszych po najstarszych było takie skupienie na tym, jak oni jeszcze usłyszeli i pokazałam im, zobaczcie, tutaj są na tych haftach te kwiaty, dokładnie tak w naturze namalowane, to widziałam, ile serca i włożyli w to, żeby również starannie je namalować. Była taka cisza, jak makiem zasiał. Ta cała jest spuścizna człowieka przecież tak schorowanego, a dała najwięcej, ile mogła tej ludności taboryskiej. Te dzieci i z taboryszek i z okolic czerpią do dzisiaj. Warsztaty się skończyły i co teraz? Dzieci i instruktorzy już szykują się na przyszłoroczną edycję pleneru artystycznego imienia Anny Krepsztur.